Zacznę od tego, że jest to przedświąteczna sobota, więc życzenia dla wszystkich tutaj jakby spokojnych świąt. Te mecze przedświąteczne niestety są takie, że bardzo często nie wszyscy mogą się radować w te święta, więc jakby z tymi radosnymi świętami różnie będzie to tutaj. Natomiast wracając do meczu, no tak, my żeśmy przyjechali, żeby
mamy taką sytuację w tabeli, że możemy swobodnie grać, próbować grać w piłkę. I to próbowaliśmy, znaczy próbowaliśmy, graliśmy, natomiast no, przy tym popełnialiśmy mnóstwo takich niefrasobliwych błędów, które mimo tego, że drużyna przeciwnika czy gospodarzy wydaje się nie była w najlepszej dyspozycji, to jednak mogła z tych prezentów mocno skorzystać i ten wynik jakby korzystny dla siebie osiągnąć. No, ale szczęście dzisiaj przy nich nie było w tych momentach, więc na pewno z wyniku się cieszymy. Natomiast też smucimy się sytuacją, jaka w tabeli jest dla MKS-u. To dziękuję bardzo. Uważam, że ten mecz mógł pójść także na naszą korzyść. Myśmy w pierwszej połowie już na początku meczu stworzyli sobie 2-3 sytuacje, może nie stuprocentowe, ale były to sytuacje podbramkowe. Tracimy bramkę rzutu karnego, kolejny fragment gry, gdzie tą bramkę tracimy. W drugiej połowie przy wyniku remisowym cofnęliśmy się celowo, tak, żeby gdzieś poszukać tej gry do kontry. No, wiemy, że siła ofensywna, gra kombinacyjna to jest mocna strona Ślęzy. Dlatego też nie mogliśmy sobie pozwolić na zbyt otwartą grę. No i mieliśmy sytuację, tak? Mieliśmy sytuację przy stanie 2-2. Szepeta strzelił słupek, Lewandowski z 3 metrów przestrzelił nad bramką. Sprawdziła się stare porzekadło piłkarskie, nie strzelić, dostaniesz, tak? Bramki na 4-2 już nie liczę, bo byliśmy 8 z przodu, także no, taki dziwny mecz trochę, tak? Nie miała Ślęza setki, tak? A strzeliła tam 4 bramki, no mówię, tej czwartej sytuacji nie liczę. I trzeba się pozbierać i mecz w Brzegu będzie kluczowy dla nas. Dziękuję.